Cześć. Na początku kwietnia 2024 roku na zaproszenie 70 Mai byłem w Chinach, żeby zobaczyć fabrykę i proces produkcji ich samochodowych witrojestatorów. To ciekawe doświadczenie, tym bardziej, a może pomimo, że cała ta wizyta została dokładnie zaplanowana i opisana na tych kartkach. Jeżeli jesteś ciekawa, co nam spontanicznie powiedzieli ludzie z 70 Mai, jak produkowane są widrojestratory, czy składają je dzieci, jaka jest dzienna produkcja, jaką powierzchnię zajmuje fabryka, co to jest system MES albo testowanie MTF, co mnie zdziwiło, no to zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku, czyli od wyrobienia wizy. W chińskim centrum wizowym. No lepiej się nie mylić we wniosku, bo trzeba będzie drugi raz przyjechać i stać w tej olbrzymiej kolejce. Także sprawdzajcie swoje aplikacje. Wiza podobno jest już do odbioru. Gdzieś o tam. O tam. No nie na złotej, obok złotej. Także tego tam idę, nie? No trzecia i ostatnia wizyta w centrum wizowym. Cyk, jest, paszport. No chyba nie podobno do siebie. No to co? Lecimy, nie? Foto? Oczekiwaniu na wyjazd do Haichou, do fabryki 70 Mai. Dawid, jak wrażenia? To jest tak jakby luksusowo. To chyba nie elektryk, co? Najpierw zabrano nas do biura mieszczącego się w okazałym biurowcu w Shenzhen. Wypada się ładnie uśmiechać, bo co jakiś czas jestem w kamerze i nie mam na myśli tej swojej. Parę krętych korytarzy dla zmylenia mojej orientacji w terenie i mogę stwierdzić, że to jest biuro firmy 70 Mai. A, myślałem, że pytasz. I tak to wygląda. Właściwie oddział terenowy marketingu i rozwoju. W sali konferencyjnej na stole leżały nowości, których obiecałem na tę chwilę nie pokazywać i wolę dotrzymać danego słowa. Ale mogliśmy tam na miejscu o tych nowościach porozmawiać i zadać kilka nieustalonych wcześniej pytań. Niestety odpowiedzi na te pytania o nowości też nie mogę ujawnić. No to po wizycie w biurze lecimy do fabryki. Fabryka mieści się w Haichou, gdzie musieliśmy dojechać samochodem. Zajmuje ona ponad 13 tysięcy metrów kwadratowych, a sam dział montażu, testowania i pakowania gotowych produktów to 2000 metrów kwadratowych. Czy to dużo? No, moja firma, która potem te kamery sprzedaje, zajmuje 73 metry kwadratowe. Gdzie popełniłem błąd? Po około 2 godzinach jazdy mogłem powiedzieć, że właśnie dotarliśmy do fabryki 70 Mai w Haichou i wejdziemy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda proces produkcji widrojestratorów. Ale zanim wejdziemy na halę produkcyjną, no to wiadomo, specjalne kapciuszki, szlafroczki, czapeczki i jeszcze komora z dmuchawami, żeby było zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie, że się nic nie wniesie. No i teraz jesteśmy czyściutcy nowonarodzeni. Ludzie z 70 Mai napisali mi, że to miejsce wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt i technologię produkcyjną. Nie wiem, nie byłem w fabryce Intela, ale widząc ten ruch jestem w stanie uwierzyć, że dzienna zdolność produkcji to 5 do 6 tysięcy jednostek, a to przekłada się na miliony kamer samochodowych wytwarzanych tu każdego roku. Czasem pytacie, dlaczego produkt wytwarzany w Polsce jest drogi. No może dlatego, że polski producent dzienną produkcję 70 Mai robi w rok. Ale wróćmy do fabryki. Pierwszym przystankiem jest strefa lutowania SMT i na początku można zauważyć właściwie puste płytki PCB. Długo takie nie pozostaną, bo całe to pomieszczenie to park maszyn, automatów, których zadaniem jest precyzyjne umieszczanie drobnych, naprawdę niewielkich komponentów na tych płytach głównych. Można powiedzieć, że tutaj serce kamery samochodowej zaczyna bić. Wszystkie płyty PCB przechodzą przez kolejne drobiazgowe procesy produkcji i niemal każdy taki proces, etap jest od razu sprawdzany. W tej maszynie optycznie jest sprawdzane, czy płytka została prawidłowo zlutowana, zmontowana. To, co robi wrażenie, to fakt, że ta weryfikacja jest kompletnie zautomatyzowana i skomputeryzowana. Chodzi o to, aby zagwarantować, że każda zmontowana tutaj część jest bezbłędna i działa perfekcyjnie. Można wtedy ją wysłać dalej.
Na etapie produkcji płyty są montowane w takich plastrach, w takich po cztery. Jak już są zmontowane, przychodzą na to stanowisko i są rozdzielane na pojedyncze płyty wideorejestratorów. Tu warto wspomnieć, że wszystkie te etapy są pod kontrolą takiego całościowego systemu wykonawczego produkcji. Angielski skrót to MES. Odgrywa on kluczową rolę w procesie produkcji kamer samochodowych, ponieważ obejmuje wszystko od planowania produkcji poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym, zbieranie danych, po kontrolę jakości i zarządzanie procesami. Umożliwia śledzenie i identyfikowanie każdego komponentu na każdym etapie, co pozwala inżynierom 70Mi szybko identyfikować i rozwiązywać problemy, aby zapewnić przebieg produkcji zgodny z planem. Dalej mamy strefę montażu podzespołów, komponentów. Tutaj przyjechały wstępnie zmontowane płyty główne i teraz mamy montaż elementów takich jak mikrofon, głośniczek, przyciski, czyli kolejny etap montażu elementów do płyty głównej wideorejestratorów. W tej strefie, prócz montażu komponentów, odbywa się też automatyczne testowanie funkcjonalne, czyli sprawdzane są poszczególne funkcjonalności produkowanych wideorejestratorów. Na tym etapie sprawdzany jest sygnał Wi-Fi i GPS. I zobaczcie, to nie jest takie wcale typowe, że w budynku, gdzie mamy dach, jest sygnał GPS. Jest on po prostu dostarczany przewodowo do tych wideorejestratorów i w ten sposób można zweryfikować, czy dany egzemplarz jest sprawny i potem zweryfikować to automatycznie. Na tym stanowisku pracownik podłącza płytę główną pod tymczasowy wyświetlacz i sprawdza, czy zmontowana płyta jest sprawna, czy wszystkie obwody działają. Na monitorze wyświetlane są wyniki. Słyszeliście kiedyś o testowaniu MTF? Jeżeli nie, to pokażę Wam, co to jest testowanie MTF, a jeżeli słyszeliście, to i tak Wam pokażę. MTF, czyli funkcja przenoszenia modulacji, to naukowa metoda oceny wydajności obrazowania przez obiektyw. Mierzy zdolność obiektywu do wyraźnego przekazywania szczegółów, szczególnie w różnych warunkach oświetleniowych. Proces ten polega na analizie kontrastu szczegółów na obrazach odzwierciedlonych przez obiektyw, aby określić jego ostrość i rozdzielczość. W tym procesie testowania wykorzystywane są specjalistyczne wzory i skrzynki świetlne specjalnie wykonane do tych testów. Kamera rejestruje obrazy tych wzorów, które następnie są analizowane pod kątem wyrazistości przez automatyczne narzędzia testujące. Obliczając kontrast linii na obrazach, oceniana jest wydajność obiektywu kamery. Dowiedziałem się, że obiektywy dostarczane są od zewnętrznego kontrahenta, więc ta kontrola pozwala dobierać te najlepsze, aby finalnie zapewnić użytkownikom możliwość rejestrowania wysokiej jakości obrazów w każdej sytuacji. Testowanie jakości dźwięku to kolejna kluczowa część procesu. Obejmuje takie aspekty jak wyrazistość i autentyczność nagrań dźwiękowych oraz zdolność do tłumienia hałasu otoczenia. Do ich przeprowadzenia wykorzystywane są zaawansowane automatyczne maszyny. I celem takiego testowania jakości dźwięku jest zapewnienie, że kamera samochodowa może dokładnie rejestrować dźwięki w różnych scenariuszach jazdy, w tym rozmowy wewnątrz samochodu, dźwięki silnika, alarmy czy sygnały pojazdów uprzywilejowanych. Takie podejście oferuje potem użytkownikom bardziej kompletny zapis jazdy i odtwarzanie zdarzeń. Tutaj mamy właściwie automatyczne sprawdzanie jakości mikrofonu i głośnika. Zupełnie automatycznie na komputerze, potem na monitorze są wyświetlane informacje z wynikami testów. Ta maszyna tutaj, zobaczcie, bardzo precyzyjnie potrafi skręcać w obudowie śrubki. Pobiera sobie komponent w postaci wkrętu, tam śrubki, i wkręca go do obudowy wideorejestratora. Nie trzeba tego robić ręcznie, jest to zautomatyzowane. Żeby zachować niski poziom zapylenia, albo żeby właściwie go uniknąć, pewne procesy są przeprowadzane w takich tutaj zamkniętych pomieszczeniach, tak żeby tam to powietrze było jak najczystsze. Jednym z ostatnich etapów produkcji jest swoiste takie wygrzewanie, gdzie kamery podłączane są masowo do zasilania i muszą wykonać swoją pracę przez jakiś zadany czas. Na tym etapie kamery wygrzewane są przez mniej więcej 2 godziny, tak aby upewnić się, że wszystkie one są sprawne i mogą trafić potem do klientów. Teraz można przejść już do strefy pakowania.
sam proces pakowania podzielony jest na kilka etapów i na każdym tym etapie spory udział biorą jeszcze ludzie. Skanowanie numerów seryjnych i wprowadzanie ich do głównej bazy 70mi. Moją uwagę zwrócił proces zabezpieczania naklejką obiektywu. Zanim się ją naklei, obiektyw jest dokładnie przedmuchiwany i czyszczony. Folia na ekranie to też obowiązkowe zabezpieczenie. Kto nie lubi jej potem ściągać? Nawet nakładanie folii na ekran odbywa się automatycznie, co potem tłumaczy, dlaczego jak ja to nakleję po testach, to już nie wygląda tak ładnie. Chociaż jest tutaj taka pani, która robi to ręcznie i też jej wychodzi. Na dalszych etapach taśmy produkcyjnej widrestatory są kompletowane, oklejane i pakowane w pudełka. Jak widać, ludzie są jeszcze niezastąpieni. Stanowiska automatycznej foliarki potrafi zahipnotyzować swoją precyzją, powtarzalnością i jednostajnymi dźwiękami. I tak 400 sztuk na godzinę, mniej więcej, podobno, ta maszyna potrafi. Mamy tu już koniec produkcji wideorejestratorów i proces pakowania. Do zbiorczych kartonów wkładane są kolejne egzemplarze danego modelu. Oklejanie raczej tradycyjnym sposobem. Jeszcze naklejki z numerami i kolejna partia wideorejestratorów gotowa jest, by trafić do klientów. No i jak? Co sądzicie o fabryce 70mi? Zaręczam, że tych kamerek nie składają dzieci. Po prostu Azjaci wyglądają młodo i tam ktoś, kto ma 20 kilka lat, wygląda jak nasz nastolatek. Z ciekawostek dowiedziałem się jeszcze, że proces produkcji jednego takiego wideorejestratora jest rozłożony mniej więcej na 2-3 dni. Także w ciągu jednego dnia nie ma tego procesu od A do Z, od początku do końca. Sama fabryka, no jak fabryka, ja pamiętam tego typu zakłady elektroniki w Polsce z końcówki lat 90., początek lat 2000 i też już była w pewnym sensie automatyzacja, maszyny, które nakładały precyzyjnie te elementy SMD. No ale to, co tam zobaczyłem, no to jest to oczywiście na dużo, dużo większą skalę, tych maszyn jest zdecydowanie więcej, ale też jeszcze sporą rolę w tej całej produkcji odgrywają ludzie. To, co zaskoczyło mnie tak pozytywnie, to ta dbałość o jakość, ta kontrola, właściwie na każdym etapie produkcji jest kontrola, w dużej części zautomatyzowana, tak żeby nie przepuścić w żadnym momencie jakiejś wadliwej części, jakiegoś wadliwego etapu, coś co potem mogłoby skutkować awariami, usterkami czy reklamacjami takich wideorejestratorów. No cóż, pozostaje mi podziękować za zaproszenie firmie 70mi i polskiemu importerowi tych wideorejestratorów i Dawidowi Lorencowi z kanału WR24 za super towarzystwo w całej tej wyprawie. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do następnego filmu, cześć! Oznacza to, że inżynierowie 70mi mogą szybko dostrzegać i rozwiązywać wszelkie problemy, zapewniając, że wszystko przebiega zgodnie z planem.